W dzisiejszym gminnym fleszu wieczór poetycki księdza doktora Jana Pomina, spektakl teatralny z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Miłego oglądania. Listopada w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie odbył się wieczór poezji księdza doktora Jana Pomina. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej osobę twórcy i wsłuchać się w jego poezję. Piątek, 22 listopada, dzieci z przedszkola samorządowego obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Uczestniczyły one w spektaklu przygotowanym przez koło teatralne dziewcząt z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie. Oto krótka relacja z tego wydarzenia. Do stracenia nie mam czasu. Przeszukałam kawał lasu. Mów natychmiast, w którą stronę poszli? Nie wiem, kwiatki zbierałam. Nic nie widziałam. W najbliższą niedzielę, 1 grudnia, serdecznie zapraszam Państwa do hali sportowo-widowiskowej w imieniu własnym, w imieniu burmistrza Patryka Mikołajewskiego, w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby oddać swoje parę groszy na przebudowę, a także na wyposażenie pralni w szpitalu imienia Jurasza w Bydgoszczy na oddziale onkologii dziecięcej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Oprócz meczów, które będą odbywały się na hali głównej w wykonaniu samorządowców powiatu bydgoskiego i drużyn lokalnych, będzie również w holu naszego ośrodka. Można zjeść fajne ciastko, bardzo dobre wypieki, ciepłą kawę, wziąć udział w licytacji, wziąć udział w nagrodzie, w zabawie z nagrodami. Wszystko to po to, ażeby wyposażyć właśnie to pomieszczenie pralni w szpitalu imienia Jurasza w Bydgoszczy. Serdecznie Państwa na imprezę tą zapraszam. Zaczynamy od godziny 9. Będzie wiele, wiele atrakcji, wiele, wiele pysznych rzeczy. Serdecznie zapraszam 1 grudnia w niedzielę. Pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej samorządowców. Zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników oraz wytwórców produktów lokalnych na tegoroczny jarmark świąteczny, który odbędzie się 14 grudnia w Centrum Kultury Synagoga o godzinie 14.